dzięki umiejętności także pewnego kombinowania, która jest naszą cechą chyba narodową, Polacy jakoś ten trudny moment przetrzymają. Jest on trudny, nie ma się co czarować. Ale też prawda jest taka, i mówię to z całą odpowiedzialnością, jako ten, który w ostatnim czasie rzeczywiście bez przerwy się spotyka na różnych forach światowych z przywódcami, nie tylko europejskimi, ale także i spoza Europy, że tam, że wszędzie są główne dwa tematy. Kryzys energetyczny, kryzys inflacyjny, kontekst wojna na Ukrainie, kryzys żywnościowy. W kółko rozmawia się o tym, to od tego zaczyna się każda rozmowa z każdym prezydentem, z każdą panią premier czy premierem, z każdym przywódcą, z każdym szefem organizacji międzynarodowej. Nie ma właściwie dzisiaj innych głównych tematów. To są po prostu światowe problemy. Czy my się w tych problemach będziemy musieli odnaleźć? Ja bym powiedział tak. Zawsze to powtarzam. Ja jestem, proszę Państwa, optymistą. Ja patrzę na to również w ten sposób, że my Polacy jesteśmy przyzwyczajeni do trudnej sytuacji. Przecież naprawdę było niewiele lat, żebyśmy mieli dobrą sytuację, czy bardzo dobrą sytuację. Żeby mieć ten przysłowiowy gruby portfel, taki, że możemy wszystko. Zawsze trzeba było policzyć w tym portfelu, żeby sobie jakoś poradzić. No teraz też trzeba policzyć.